A to co? Witam wszystkich. Przyjechałem dzisiaj znowu nad taką niedużą rzeczkę. Ale jestem tutaj pierwszy raz w tym roku. Ostatni raz byłem tutaj rok temu, mniej więcej w kwietniu. No i dzisiaj pogoda taka trochę fajniejsza się zrobiła. Bez wiatru, pochmurno. Przymrozku nie było w nocy. Troszeczkę deszczyk kropi, ale to nie przeszkadza. No dzisiaj na spławik. Chcę tutaj z pontonu kilka kulek rzucić, powypuszczać zestaw na haczyku pinka, zobaczyć czy jakieś płotki, jelce, kleniki, może coś się uczepi. Zanęcać będę, mam tu taką zanętę swojej roboty. Takich trochę fajniejszych komponentów zrobiona. Do tej zanęty od siebie dodam takiego, to jest taki odsiew czerwony z tego pieczywka, który robię. To jest granulacja mniej więcej od 0,5 mm do 1,5 mm. Jak ktoś chce posłuchać o tym pieczywku trochę więcej, jakie mam kolory, jak to wygląda, to pod filmem zamieszczę link do filmu, w którym opowiadam o tym pieczywku. Do tego jeszcze dodam, to też tak jakby komponent zanętowy, który mam w sprzedaży ciągłej. Jest to makuch ze słonecznika. Bardzo dobra rzecz. Mam też makuch z konopi. Też fajna sprawa. No, oczywiście dodam to do tej zanęty. Wszystko razem tam do wilży wymieszam. Zlepię jakieś tam kule i wrzucę do wody. Włączę telefon. No na początek ze 3-4 kule wrzucę i zobaczymy, czy one coś ściągną w rejon nęcenia i czy będą jakieś brania. Bardzo fajna rzeka też tutaj popływać na spinning. Zobaczę, jak dzisiaj nie będzie efektów. To kolejny wyjazd zrobię tutaj ze spinningiem. Może jakieś okonie uciągu za dużego nie ma. Może jakieś znajdę tutaj okonie. Dobra, nie przedłużam. Lepiej kulę. I zobaczymy, co dzisiaj się zadzieje. Na razie to tyle. Uciąg taki na 4-6 gram. Równe dno, bo sprawdziłem echosondą. 1,70 m, 1,80 m. Dobra, 4 kule ulepiłem. Takie mniej więcej jak pomarańcze.
Dobra. Poczekamy parę minut. Niech zaczną pracować. A ja za ten czas zestaw przygotuję. Bardzo fajna okolica. Nieduża rzeka. Cisza, spokój żywej duszy. Z dala od cywilizacji. Jest nadzieja, że jakieś rybki zaczną podgryzać. Dobra, zabieram się za montaż zestawu. Mam rybę. Jest płotka. Nieduża to nieduża, ale coś się zadziało, to najważniejsze. Pierwsza ryba do wody. Później będę wrzucał do siateczki, żeby na końcu zobaczyć, ile ich udało się złowić. I oczywiście pokazać wam. Ale nie ma co się na razie cieszyć tą jedną płotką. No to nie wiadomo, co to będzie. No ale okej, pierwsze branie było. Mam i to będzie już fajna rybka. Jak płotka, to na pewno większa. Ojejku, jest to ładny jelec. Wrzucę go do siatki. Mam taką tutaj siateczkę. Może ich więcej będzie. No, jakby takie brały jelce.
nie pogardziłbym. Jakoś to przywiązać teraz. Wcześniej płotka mała, a teraz fajny jelec. A to co? Kurczę. Ja myślałem, że to zaczep. Co się uczepiło tam? Ale szarpie. Zaraz w miejscu, gdzie kulę wrzuciłem. Dobra, się uspokoił. Kleń. Może być duży kleń. Stawiam na klenia, ale... Nie wiem, póki nie zobaczę. Przypon 10 mam. Nie spodziewałem się takiego brania. Trzeba delikatnie. Szarpnie i będzie po przyponie. No ale dobra, ten pierwszy zryw za nami. Co to tutaj? Zaraz tam, gdzie kulę wrzuciłem. Klenisko, widzę pysk. Chyba. Albo jaś. Jeżeli jazisko, to duży. Chodź tu może w górę go. Spłynie mi później do pontonu i go podbiorę. Mam go. Wiecie, co tu jest? Jest ogromne jazisko. Po prostu duży jaś. Jezu, ja dawno takiego nie złowiłem. O, ja cię nie mogę.
Widzicie to, co ja? Nie wiem, około 2 kilo może mieć. Dobra, usiadki z nim. Nieduża rzeka. I się nie spodziewałem czegoś takiego. Raczej liczyłem na jakieś płotki, jelce, może nieduże kleniki. A tu masz. Dobra, rzucać ze 2 kulki. Zobaczymy, co dalej się zadzieje. Pewnie nie złego zamieszania tutaj zrobił. Kulki 2 dorzuciłem. Zobaczymy, co dalej, ale powiem wam, po tym jaziu to się nakręciłem nieźle. Ale to może być tak, że zamieszania narobił. Może być przerwa. Nie spodziewałem się takiej ryby w takiej rzeczce. Bo ta rzeczka nie jest za duża. Mam rybę. O, się spięła. Albo była fajna płotka, albo jelec. Rybki wypuszczę, bo powiem wam, dorzuciłem chyba za 2 czy 3 razy po 2 kulki. Jakieś tam puknięcia miałem, ale coś to mi się zerwało. No i grania ustały. Może ten jaś tak namieszał, że wszystko się wypłoszyło. No, ostatni raz spojrzył. No, ładne jazisko. Niech wraca do wody. A ja jeszcze mam trochę czasu. To jeszcze pospinninguję tutaj, bo ostatnio rok temu tutaj byłem. Jestem ciekaw, czy na spinning coś tutaj się zadzieje, skoro na spławik już przestało brać. To mam jeszcze, mówię, trochę czasu, porzucam spinningiem. Zobaczę, czy coś puknie w tantę, czy nie puknie. Dobra, podpłynę tam niżej. Do samochodu mam niedaleko. Mam kilka takich miejscówek ze spokojną wodą. Może jakieś okonki tam uda się namierzyć. Pół godziny, godzina jak nic, to do domu.
Jest. Coś mam. Coś większego. Zaraz zobaczymy. Zielony. Tam spod tego drzewa ładnie pacną. Wymiar chyba będzie, jak się nie wypnie. Chodź tu już, chodź. Nurt silny tutaj, to ciężko go podciągnąć. Jest. Mam go. Ładny szczupak. Szkoda, że nie okoń. Nie po to tu przyjechałem, nie po szczupaki, ale już jak się uczepił, to pokażemy go i do wody. Chodź, 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 chodź. No, śliski, chodź tu, pokaż się. No nie, już, 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 już cię. O, taki szczupaczek wymiar może mieć. Uciekaj. Fajne miejsce, o, tam gdzie to drzewo, przy samiutkim brzegu woda stojąca, taki głęboczek. No i tam stał. Szkoda, że nie okoń, ale okej, branie było fajne. Na dzisiaj starczy łowienia. To był tylko dzisiaj taki krótki rekonesans. Bo ostatnio, rok temu tutaj byłem. Z ciekawości przyjechałem zobaczyć, co tu się będzie działo. Dlatego wziąłem spławikówkę i wziąłem spinning. I zadziało się to, co się zadziało. I na spławikówkę fajne ryby, i na spinning fajne ryby. Fajny szczupak wpadł. Nie spodziewałem się czegoś takiego, a tego jazia to już w ogóle. Także ta rzeczka to tak wygląda. Sympatycznie całkiem. Tam byłem. Nie wiem, może kilometr, półtora kilometra. Sprawdziłem sobie dno. Wiem już, gdzie są takie blaciki, metr 70, metr 80. Będzie można na spławik popuszczać. Jadę do domu i chyba się trochę lepiej jednak przygotuję tutaj na następny raz ze spławikiem na przepływankę. Także są płocie, są jelce, są jazie. Pewnie są też i klenie. Woda spadła, za mocno nie ciągnie. Przyjadę tutaj popróbować ze spławikiem, z zanętą. Dobra, to byłoby na tyle. A na koniec, oczywiście, jak się komuś ten filmik spodoba,
bo w tym filmiku to pewnie, no na pewno wrzucę tego jazia i tego szczupaka, czyli to będzie filmik taki trochę pomieszany z pławikówka ze spinningiem. O ile się komuś spodoba. No to cóż, zachęcam do subików, zachęcam, subikami się nakręcam. Czyli jeżeli komuś się spodoba, to proszę o subskrypcję. Zapraszam do oglądania i do usłyszenia następnym razem. Jadę szykować zanętę i przyjadę pewnie tutaj na spławik. To tyle, na razie, hej.